przejściem do ćwiczeń drążkowych. Popatrzcie na moje stopy. Najpierw ważne, żeby rozgrzać sobie te paluszki, to znaczy, żeby je rozruszać. Więc możemy sobie stanąć tak na pół palec, ustawić stopę na pół palec, troszkę porobić takich kółeczek. Później możecie przejść na palce, jak coś postrzela, to dobrze, to się nie przejmujcie. One mają się tak właśnie rozluźnić. Później możecie troszkę na boki stopę rozruszać paluszkami. Rozgniatać trochę palce. Ważne, żeby je po prostu rozruszać. Teraz możemy sobie usiąść. Jeżeli macie taką gumę, to dobrze. Jak nie, to możecie sobie wziąć ręcznik. To nie ma żadnej różnicy. Naciągamy tą gumę na stopę i podciągamy stopę na flex. Naciągamy mocno Achilles i to też dobrze, no bo to wszystko rozciągamy i właśnie też rozgrzewamy przed taką lekcją. Kiedy sobie naciągniemy tak na flex, to później pchamy stopą, pchamy. Zobaczcie, jak ja zadarłam paluszki. 5 paluszków do góry, tak też sobie naciągam i rozgrzewam. I teraz tymi palcami staram się naciągnąć gumę jeszcze w dół. Zobaczcie, jak ona się naciąga, ta stopa. Ciągnie i dobrze, to znaczy, że pracuje. I teraz z powrotem do góry. Wolniutko, precyzyjnie. Wolno, precyzyjnie. I tak. Zabieram gumę i później próbuję zrobić to już bez gumy. I kółeczka. Kółeczka stopą. Bardzo fajne ćwiczenie. Rozgrzewam stopę.